No i teraz kaper podsadź pera, żeby na mnie skoczył. Tylko Mam tam jeszcze iść, czy nie? nie zrusz mnie, bo wtedy spadnę. Jakby ran był usta, tak ono. Skocz nasz kapera i potem na mnie. Długa leży? Nie wiem, co ja widzę. Ty widzisz? Nie widzisz? No widzę. Widzę cały monster i ten. I chodź niebieski patrzeć na chyba tam. Leży zaraz Pataro? To nie jest. To jest bardzo przydatne. W szoku takim, że to jest skoro. Bezki, to sprawdzam jego streama. Siemanko, na wstępie tego materiału chciałbym Cię zaprosić do wzięcia udziału w giveaway na kosę Good Knife, tęczowe utwardzenie Minimalware, tak więc subskrybuj kanał razem z dzwoneczkiem, polub ten materiał, polub face'a oraz napisz komentarz z godziną, o której oglądasz ten materiał. Jeżeli napiszesz w komentarzu swoją ulubioną kosę, to ja przypnę Ci serduszko. Jeżeli pomożesz bić mi także pod tym materiałem 1000 lajków, to codziennie będę dodawał takie właśnie filmy z CSGO. Dodatkowo każda łapka to jeden grosz na wybrany przez Was cel charytatywny. Zapraszam także na serwer FFA mojego znajomego, słonecznego Dusta, którego IP wyświetla się mam właśnie na ekranie. Na serwerze co jakiś czas będą rozdawane nagrody dla najbardziej aktywnych i najlepszych graczy w postaci wartościowych nagród czy kodów Passive Card. A teraz zapraszam już do dalszej części filmu. Trzymaj się i hej! Zagrał to w drugą stronę. Wcelowany snajper w okno. Liczył na to, że ktoś się wychyli. Akurat wychylił się paszem, mimo że snajperki nie miał. I Avirtus Pro będzie zmuszone rozgrywać rundę z gorszym wyposażeniem, gdzie rywal ma tych punktów 15. No i właśnie, brakowało tu M4, Snack z CZ-ką nie daje rady. Na trzeciego przygotowany Neoten też i za tym ma problemy. I to jest prawdopodobnie już koniec tego spotkania. Dwóch na pięciu, przejęty bombsite za moment przez zawodników atakujących, chyba że jeszcze pasza da tą nadzieję, bo to on jest na długiej, to on zdobywa fraga i podnosi lepszą broń i w sumie tylko to on jeszcze zostaje na placu boju. Złapany jeszcze Kierbin, ale w bombsite jest jeden z jego rywali. No wybiegają po niego terroryści i MSL kończy rundę, także brawa dla Norw. No i Neo przygotowany na zamknięcie rotacji ze strony Modiego i Neo tego fraga zdobywa. Sytuacja 4-2. Przygotowany jest tylko Freiberg defensywnie. No to jest chyba 16 runda dla Polaków. Freiberg jeszcze fenomenalny full auto, ale na szczęście pasza zdążył się zrewanżować i zostaje tylko Kromen, który ma 8 HP. To musi być runda wygrana przez zespół z Polski. Innej opcji nie ma. Zbyt dużo rund przegranych, które powinny być wygrane. Już widzieliśmy w tym meczu Neo genialna pozycja i Neo wydaje mi się, że tą rundę zaraz zakończy. No nie, no jednak Kromen był dla niego zaskoczeniem i zostaje tylko pasza. Ten chyba nie wie, że jego rywal ma tak mało HP. Kromen ma defa, ale nie ma smoka i pasza musi to wszystko bardzo przytomnie rozegrać. Pasza nie popełnia błędu, 16-14. I jednak zawodnicy Virtus Pro wygrywają tą mapę. A wyrwą? Flashing over middle. Double, I don't know, I'll see anyone else. One out palace. He's coming under, I believe. Probably under, yeah. One tap? Oh, we're on Reddit, boy! Man, that CZ, hot damn. Certainly a weapon of power and, you know, to be feared of close range, even at a medium range, it's absolutely deadly. For Zay. Oh, no, wait, don't tell me. Okay. Hey, no! No, don't. I was just meaning to say, don't tell me Almeza says that he does what? Dude, I thought they were saving it for some reason. Yeah. They said all swing. They said swing. All of them said swing. They said 3, 2, 1, swing. The fuck am I doing? Why is it not working? Fuck that shit, man. Oh, I thought they both went down there, but Malik, he hasn't died yet. He's there, he's gonna spray down three people. That's the ace clutch, ladies and gentlemen. If Malik can pull it off, that's gonna be... Oh, J.O. out. That's the hardest... Well, that's the best carry. Oh, no! What? I need to take XQD. I'm gonna molly. I'm gonna smoke our rep and then molly for you. One more B. I'm out. I'm flashing water. One more B. There's the bomb. Okay, that B. What that guy's body warped? 2B, 2B! Last guy. That'd be.
Tommy? It's from order to hold off that conspiracy push in B. Oh. Decibel goes down to a nasty wall bang headshot. Just gonna see the terrorists attempt to make it out of apps, but people tag on or at least kill Red Hyde. And Kenzer, this is the play. This is where he does the damage. He gets one. Unfortunately, that's not good enough. In close hut, it's still one more player. That's Def. One versus two left. The bomb is on side, though. Time is of the essence. 7 seconds, 6 seconds. He will take down Darkseid. The plat goes. No way. Oh, one cat opping. You guys should go A, probably. You guys should go A. He's going to be connector. Watch out. Connector one. Spawn smoke shitty. I love when he plays. I'm watching Rat Hole. The crucial, beautiful afterplan position. We see the Dark and the Triple being taken over, or new boxes and Triple. Excuse me, Dark. But oh, what? What? Romy, double spray down. Kenzer and Def are out, and it comes down to Ivan and Sviat. The Molly forcing Sviat to move out of position, but Ivan on point with the ult, and it's a Triple. Oh, wow. One. We're hopping. So many smokes. I'm flash left side bomb. Like towards back. Flashing bomb? Above bomb train. I don't know where it's going. Might be hole. Might be hole. Opping Sam. Ivy dead. Z, Z, Z. Can I plant? Yeah. Soul bomb, one bomb. Old bomb. Z. Could be out. Okay, I'm watching left side. Left side. Mid train bomb on top. Where's he going? He was running. Look, where was he running? Someone tell me where he was running. Good work from Stark. He finds a double, and this is where... Well, there was that opportunity, right, in the last round for Playing Ducks to start making their presence known in the half, but I think they just kind of threw it away there when he tried to walk into A. Everything went south, and... I mean, Delcor now is the last player, and it's been a couple of times where he's been alone. On Mirage earlier, I keep referring to earlier, because that's really the most recent performance I have in my head of how this guy plays, and he played Insane on Mirage. He's gonna get spotted out there by Stark. In case Stark goes down immediately, he waits for that refry. That's pretty cool to see, but Stark just walking up and finding three kills, pretty easy pickings onto the pistols, but nevertheless, it's impressive. He gets the core kill and the bomb goes down, leaving one last player, that's Seti. He's gonna come into the Stark meat grinder, and there we go, five kills, the ES4 Stark. Flashbang after flashbang, the rifles are ahead of this one though. Sasuke takes two. Zori plants the bomb and starts to fight his way out of this one. There's two ops against him now. He's taken one of the rifles down and he's losing some territory at default position from the Molotov. As it burns out, he'll have a little bit more room to play with. But double op on a retake? Man, they would love to have a rifle! They line up!